Panie prezesie, kolejna gala, 23. już edycja. No i musi to pytanie się pojawić na początku. Jaki to był rok dla województwa lubuskiego, dla piłkarstwa lubuskiego? No myślę, że jest bardzo dobry. Mamy 5 zespołów w trzeciej lidze. Wspaniała rywalizacja w niższych ligach rozgrywkowych. Myślę tutaj o czwartej lidze, o kręgówkach. Rozwijamy cały czas młodzież. Dzisiaj na gali też gratulowaliśmy kolejny raz Marcinowi Oleksemu, pierwszy Polak, który zdobył nagrodę za najpiękniejszą bramkę świata, puszkarza. Taki trochę zróżnicowany, no bo pierwsze pół roku jakby awansowaliśmy do celiotki, czyli ja rocznikiem 2.8 wywalczyłem jakby baraże dla rocznika 2.9 i 2.9 rocznik trafił akurat na troszkę słabszego przeciwnika i awansowaliśmy do tej celiotki. No w celiotce mieliśmy bardzo trudne momenty, tak? Końcówka pokazała, że gdzieś tam potrzebowaliśmy więcej czasu, żeby się w niej zaadoptować. Niestety nie udało się gdzieś tam utrzymać, ale na pewno duży pozytyw z grania. Dodatkowo jeszcze myślę, że fajnym takim momentem w tym roku też były te finały B kadr, więc bardzo fajnie też gdzieś tam chłopcy pograli, więc myślę, że to też był pod kątem kadry dla mnie osobiście fajny rok. Runda wiosenna była dla nas mega udana. Stworzyliśmy bardzo mocny zespół, bardzo fajnie się rozumiejący i też przede wszystkim bardzo fajnie grający w piłkę. No szkoda, że tak łatwo ten zespół się w lipcu rozpadł i musieliśmy budować nową drużynę. I chyba nikt się też nie spodziewał, że z tą drużyną będziemy w stanie też w tym Pucharze Polski aż tak daleko zajść. Aczkolwiek nie ustrzegliśmy się na pewno dużych rozczarowań, bo w ligowej tabeli jesteśmy na pewno na miejscu, na którym byśmy nie chcieli być i czeka nas ten 2024 bardzo, bardzo trudny rok i ciężki. Ale jestem dobrej myśli i wierzę w swój zespół, w swoich chłopaków. Myślę, że jeszcze nie raz pokażemy, że potrafimy grać w piłkę. Najlepszy napastnik czwartej ligi, tak jak mówiliśmy na scenie, no kapitalna rywalizacja z Łukaszem Zagdańskim. Jak ty to postrzegasz? Jak odbierasz właśnie tą rywalizację o koronę króla strzelców? Jest to coś, czego nie mogę teraz opisać słowami, bo rywalizacja między napastnikami jest kapitalna. Zawodnik Zagdański z Lubuszanina też strzela tych bramek bardzo dużo. Mnie to tylko napędza. Ja chcę strzelać tych bramek jak najwięcej. Bardzo serdecznie dziękuję za tą nagrodę, bo to miłe na pewno dla mnie wyróżnienie i cieszę się, że mogąc wrócić tutaj do Zielonej Góry, no razem z drużyną gdzieś tam na pewno za to zapracowaliśmy, bo nie ma co ukrywać, ja swoje, ale drużyna też pomaga. Każde takie wyróżnienie, każde taka nagroda to wzbudza w każdym piłkarzu, żeby za rok powtórzyć to samo, żeby podnieść swój poziom. Miejmy nadzieję, że ziemia lubuska doczeka się drugiej ligi, pierwszej ligi, no na pewno ta drabinka jest wysoka, ale do tego też są potrzebne stadiony, żeby piłkarz mógł sobie wyjść i pokazać swoje umiejętności na pięknych, nowoczesnych stadionach.